Hej, zapraszam Was dzisiaj na jeden z Waszych ulubionych filmów, czyli Chat Makeup. Innymi słowy, pobawmy się trochę makijażem. Mamy sporo nowości i też nie nowości, które będą robiły mi bazę do innych produktów, które nałożę na twarz, po prostu. Czyli będziemy się właśnie bawić makijażem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mamy mnóstwo palet do makijażu oczu i jakoś to będę musiała pogodzić, ale wolałabym zrobić jakby spójny makijaż na obu gałkach ocznych, czyli nie jeden tu, drugi tu, ale zobaczymy jak wyjdzie, bo tyle tego jest, że może zmienię zdanie w trakcie malowania. Także jeżeli taka tematyka Was interesuje, to weźcie sobie coś do picia, bo myślę, że film będzie z tych dłuższych i przechodzimy do rzeczy. Zaczynamy od podkładu. Może nie mam żadnego nowego podkładu do przetestowania, to użyję sobie starej nowości, czyli produktu, który już się u mnie na kanale pojawił, który pokazywałam Wam w ulubieńcach, ale w akcji jeszcze go nie widzieliście. I w filmiku z moim makijażem dziennym właśnie były prośby, żeby go też pokazać, także dzisiaj się umaluję tym podkładem. I to są dwa odcienie. To jest 2WO, czyli taki dość ciemny, oliwkowy, który pasuje do mnie, kiedy jestem bardziej opalona samoopalaczem, bo w tym momencie już jestem na tym znowu wyblakłym etapie. A tutaj jest 0W, czyli też ciepły, ale już bardzo jasny odcień. I ja po prostu pomieszam oba, żeby dobrać do siebie ten kolor idealnie. Ważna rzecz, jeżeli chodzi o ten podkład, musimy go mocno wstrząsnąć. Chyba coś takiego powinno być ok. Tak, wydaje mi się, że jest w porządku. No to nakładam sobie, rozprowadzę najpierw dłonią. Tak, większość tego podkładu. A następnie właściwie już go uklepuję tylko tą gąbką. I to też jest kilka ruchów i on już jest spracowany. I on daje naprawdę cudownie naturalny efekt, bo ten podkład jest raczej niezauważalny, ale jest to podkład zastygający, więc jest długotrwały i zostaje z nami przez cały dzień. A myślę, że to jest coś, co wiele z Was doceni. No i mówiłam Wam ostatnio, że ja się bardzo polubiłam z takim nakładaniem podkładu, najpierw rozsmarowywaniem go, a później go tylko wklepywaniem gąbeczką. I ta metoda się sprawdza przy większości podkładów, ale przy takich wodnistych tym bardziej się sprawdzi. Właściwie jest najlepszą metodą aplikacji, jeżeli chodzi o gąbkę takiego wodnistego podkładu. Bo jeżeli nałożymy go tak tradycyjnie, od razu z dłoni, na przykład wklepując, to większość podkładu zostanie wciągnięta przez gąbkę i trzeba będzie go dokładać i dokładać i dokładać. A jak najpierw rozłożymy większą część dłonią i właśnie tak prosmarowujemy go artystycznie, to wtedy jak już go wklepujemy, to jedynie wyrównujemy tą strukturę na skórze, a nie budujemy podkład w gąbce. A jak jestem przy czole, to przypomniało mi się, że mam do Was pytanie, bo w filmiku z makijażem dziennym powiedziałam, że zaczęłam używać efaklaru Duo i zaczęło mnie wysypywać po nim. No i pojawiły się też komentarze, że super jest to krem, który uratował tam komuś cerę, ale niektóre osoby wysypywał w nieskończoność. No i teraz właśnie, jak to jest? Potrzebuję jakby szerszej grupy testowej. Jeżeli używałyście efaklaru Duo, to mi napiszcie, jak on się u Was sprawdził, bo przestałam go używać przez ostatnie, nie wiem, przez ostatnie 4 dni, i moje czoło się uspokoiło i znowu jest gładkie. I teraz trochę się boję, że będzie mnie wiecznie też wysypywało i nie wiem, no jakby on powoduje te zaskórniki, a nie się ich pozbywa. Także mam taki dylemat. Dajcie mi znać, jak ten efaklar się sprawdza u Was i jakie są Wasze spostrzeżenia względem niego. I tak wygląda jedna cienka warstwa podkładu. Wygląda naprawdę super naturalnie. I teraz, jak macie ochotę na dołożenie sobie krycia w niektórych miejscach, na przykład ja tutaj mam jeszcze takie, wiecie, pozostałości po przebarwieniach, bo to już nie są jakby same przebarwienia, tylko pozostałości po przebarwieniach. O, to mogę jeszcze troszkę tylko doklepać w tym miejscu. Ale reszta skóry, która tego krycia nie potrzebuje, wygląda dalej świeżo i lekko. Także no, naprawdę bardzo mi się ten podkład podoba. Tutaj też troszkę jeszcze nałożę. W końcu dzisiaj będę robić, wydaje mi się, sądząc po paletach, po kolorach w paletach, jakie mam, bardziej mocny makijaż, więc jakby mocniejsze krycie też będzie milej widziane na twarzy. No to podkład dopracowany, czas przejść do korektora pod oczami. I tutaj chciałam zrobić taki miszmasz, bo chciałam użyć korektora, który znam i użyć pudru, który też poniekąd znam, ale nie używałam go jeszcze pod oczy. I to jest ten puder z NYXa Can't Stop, Won't Stop. I jeszcze go nie testowałam pod oczy, także chciałam to zrobić dzisiaj,
ale nie wiem, gdzie zapodziałam kolor light i mam tylko ten light medium. Nie wiem, czy on nie będzie za ciemny w momencie, kiedy się połączy z mokrym korektorem. Zaraz się o tym przekonamy, najwyżej będzie tragedia i przepudruję korektor normalnie znanym pudrem, ale poczekajcie, dajcie mi chwilę, zaraz zobaczymy. I mój korektor to Fenty. No dobra, to spróbujmy ten light medium. Ale właśnie używam takiego pędzelka, który nałoży mi mniejszą ilość, bo wydaje mi się, że jak ciapnę go tym, którego używam zawsze, czyli 9, to po prostu będzie za dużo dla tego połączenia pudru i korektora i będzie za żółto i za ciemno. A tak sobie troszkę utrwalę. O. I właśnie jak ruszam pędzel na boki, to wychodzi z tego pudru blask. I już go używałam wiele razy na twarz i ten blask na twarzy mi się podoba jak najbardziej. No jest żółto i ciemno. Nie, tak się nie da. No niestety, a słuchajcie, szukałam tego odcienia light wszędzie. Przeszukałam wszystkie szafki, nawet w koszu na śmieci sprawdziłam, czy przypadkiem go nie wyrzuciłam, ale nie. Także nie wiem, co się stało, będę musiała po prostu kupić jeszcze jeden light. No bo całkiem nieźle się to zapowiada, słuchajcie. Myślę, że byłoby bardzo fajnie. Także jestem jeszcze tym bardziej na siebie zła, że nie mogę znaleźć light. No trudno. Nie będziemy marnować dalej czasu. Zmyję ten korektor, tę stronę, nałożę jeszcze raz, przepudruję normalnie i przechodzimy do makijażu oczu. Tak, żebyście mieli porównanie, gdyby ktoś uważał, że ciemność tego obszaru pod oczami jest ok. Tak wygląda normalna strona, którą robię normalnie. Jest chyba różnica, prawda? Nałożyłam korektor, przypudrowałam go też po prawej stronie, przypudrowałam też czoło i zrobiłam brwi, bo tutaj nie mam nic nowego. Ale tak pomyślałam, że zanim przypudruję jeszcze resztę twarzy, to pokażę Wam metodę, o której mówiłam chyba w którychś ulubieńcach, mi się wydaje, kiedy mówiłam o tym pudrze Glow z Laura Mercier. To jest puder translucent, ale wersja Glow. Ona się różni w opakowaniu tym, że po prostu tutaj jest inny odcień tego wieczka. To jest ten normalny translucent, tylko taki trochę normalny, w mniejszej wersji, takiej podróżnej. I to jest ta matowa wersja. I właśnie Wam dzisiaj pokażę też tą metodę set down, set up. Czyli właśnie sposób, w jaki wykorzystać oba pudry. I ten puder normalny, translucent, już właśnie użyłam na czoło, żeby sobie zmatować czoło. I ogólnie chodzi o to, żeby strategicznie używać blasku i matu. Pudru matowego, czyli tego tradycyjnego translucent, używamy w miejscach, gdzie chcemy pozbyć się tekstury czy nierówności na skórze, rozszerzonych porów. Polecane jest, żeby ten puder translucent aplikować na skórę, żeby matowić te wybrane miejsca na twarzy przy pomocy puszku. Nie pędzla, nie gąbki takiej normalnej od pudru, od podkładu, tylko właśnie puszku takiego, który jest też w pudrze. I nakładamy ten puder, masujemy ten puder jakby w ten puszek i tym właśnie dopiero, wiecie, przystępujemy do matowienia. Następnie rekomendowane jest użycie takiego pędzla specjalnego, który też został wypuszczony do tego pudru Glow. I on jest takim, wiecie, pędzlem takim otulającym skórę, bo on ma właśnie takie fajne krawędzie, które idealnie tutaj nam się wpisują na przykład na kości policzkowe, tutaj na brodę, wiecie, tutaj w to miejsce, na przodzie policzka powiedzmy, albo też na dekolt. Ja go osobiście właśnie do dekoltu lubię najbardziej, bo on w ten idealny, w to miejsce idealnie tutaj wchodzi właśnie obojczyk i tak, wiecie, fajnie to rozświetla. A ponieważ ten puder oświetlający glow daje taki właśnie satynowy glow, to przepięknie wygląda na skórze ciała też dekoltu. Czyli tak, co ja robię? To biorę sobie ten normalny translucent na pędzel i tak go sobie lekko wciskam w skórę. Gdzie jeszcze trochę nadmiaru tutaj jest, prawda? To też nie jest jakaś strasznie duża ilość. I też nie jest to baking. I też tutaj na brodę. Na razie jeszcze tego nadmiaru nie usuwam. A następnie taki puchaty pędzel, może być ten sam od pudru, obojętnie może być inny. Po prostu, tak wiecie, zamaszystymi ruchami pozbywam się tego pudru utrwalającego, ale pozbywam się tego nadmiaru. To, co miało mi utrwalić podkład, już go utrwaliło, a na skórze, jakby na samej powierzchni skóry zostaje tylko taki właśnie ten delikatny blask, którego nawet nie wiem, czy jesteście w stanie zauważyć tutaj tak z daleka. O.
O, chyba tutaj na brodzie najbardziej go widać, tak. No i właśnie, można by jeszcze tego pudru użyć, pokażę Wam takim mniejszym pędzelkiem, normalnie jako rozświetlacza, tylko będzie to taki bardziej delikatny rozświetlacz, zobaczcie. Jakby to jest max, to jest taka siła, której nie jesteście w stanie przeskoczyć. No jeszcze możemy wszystko ładnie wblendować, wszystkie te granice, wiecie, żeby ładnie się wszystko scaliło. O! I właśnie tak, na skórze, tym bardziej tutaj, gdzie nałożyłam go więcej w taki skondensowany sposób na kościach policzkowych, jak i tutaj na bokach twarzy, wszędzie ono się tak fajnie, delikatnie błyszczy, to jest taki, wiecie, zdrowy wygląd skóry. Także tak to właśnie wygląda. Trzeba pamiętać, bardzo fajnie jest ten puder, natomiast trzeba pamiętać, że jest dość ciemny. Jeżeli ja jeszcze trochę zblednę, to już będzie na mnie za ciemny. No ale przy takich ciemniejszych karnacjach, czy średnich, powiedzmy, sprawdzi się wyśmienicie. No i co, przechodzimy do makijażu oczu. Pokażę Wam palety, które sobie przygotowałam, żeby stworzyć jakiś makijaż. I to jest po pierwsze Paese Beauty Rocks. I to jest paletka z takimi samymi cieniami foliowymi. Wydaje mi się, że to są te same cienie foliowe, które są w Paese dostępne pojedynczo. Tym bardziej, że te dwa kolory bardzo mi się kojarzą z moimi ulubieńcami z pojedynczych właśnie opakowań. Ale zobaczymy. Nawet jeżeli są to te same cienie, to fajnie mieć wszystko, wiecie, tak skondensowane pod ręką, gdzieś na przykład jak wyjeżdżacie, albo jesteście fizerystkami, potrzebujecie. A tutaj mamy drugą markę, którą zauważyłam na Minty Shopie. I to jest Ace Beauty? Nie jestem do końca pewna, jak to przeczytać. I to są przepiękne palety, jeżeli chodzi o grafikę. Zobaczcie, to jest boskie. Tak jak w paletach... jak one się nazywają? Juvia's Place. Nie do końca pasuje mi ta wizualna część palet. Wydaje mi się, że w sposób niedograny. No to jest boskie. Przepięknie to wygląda. I ta różowa to jest paleta Blossom Passion. I wygląda tak. Nie muszę nic mówić, mi się wydaje. A druga paletka to jest Classical Paradise. Taka zielona, która ma w sobie już rzadziej spotykane odcienie, bo wiecie, są żółcie. No, taki musztardowy, też się fajnie zapowiada. Ogólnie wizualnie bardzo mi się ta paleta podoba, bo wiecie, to jest wszystko takie prostokątne, takie poukładane, idealne. Bardzo mi się podoba. I co? No i to ja spróbuję jakoś tutaj coś zaradzić tymi paletkami. Coś, widząc po tych kolorach, wyjdzie mi bardzo w klimacie walentynkowo-romantycznym. No ale dobra. Zbliżymy się trochę, zrobię sobie tutaj obsypkę pod oczami, bo na pewno coś mi się osypie przy takich intensywnych odcieniach i zaczynamy pracę. Jako baza oczywiście korektor Collection Lasting Perfection. A jeżeli nie możecie oderwać wzroku od moich rzęs, to od razu mówię, że po tym jak zaczęłam używać odżywki, no to oczywiście rzęsy urosły, a ostatnio zrobiłam sobie też lifting, więc no robią wrażenie, powiem sama. W żadnej z tych palet nie ma matowego beżu. Więc muszę się tutaj posłużyć inną paletką, innym matowym beżem. No powiecie, przy takich super żywych, kolorowych cieniach no to zmatowione łuk brwiowy jest koniecznością. To jest must have. Nie, must do. Nie wiem czemu, ale ciągnie mnie do tego czerwonego cienia. On się nazywa Red Rose. I ja już żałuję mojej decyzji, bo on na pewno zabarwi pędzel. No ale okej. Okay. Orzesz ty. No, mówiłam, no teraz ten osyp z pudru jest po prostu konieczny. Cienie są dość suche, bardzo napigmentowane i też mocno osypujące się. Oczywiście, ja wzięłam go za dużo na pędzel i to do tego się przyznaję bez bicia, ale widzę, co się też dzieje, wiecie, w opakowaniu tych cieni, w palecie. Jak ten cień wygląda w momencie, kiedy nabrałam cień na pędzel, czyli dosłownie dotknęłam tylko ten cień lekko włosiem. A dokładnie dzieje się coś takiego. No jest tutaj mnóstwo podniesionego produktu. No to jest taka ilość osypu jak przy Anastazji Subculture. Tutaj będę zmieniać między jedną a drugą paletą. Teraz sięgam po tą Paradise, czy tam Classical Paradise, czy jak ona się tam nazywa, i nałożę żółty.
No, żółty jest taki średniaczek. Ale z żółtymi to często tak jest. Ale rzeczywiście bardzo lekko trzeba je dotykać. One są niesamowicie delikatne pod tym względem. A na środek powieki nałożyć cień Beauty. To jest taki piękny, nieoczywisty róż, który jest właściwie satyną. Fajnie to wygląda. A ja w ogóle jestem już cała obsypana. Ja już mam tą czerwień na... tę czerwień na swetrze. Wszędzie dużą tą czerwień. Chciałam dać coś w załamanie, żeby ten makijaż trochę uspokoić. I dałam bordowy. No dobra, dobra. Na razie jestem pod wrażeniem tych cieni. I choć w tym momencie wygląda to jak wojujące zapalenie spojówek, to spokojnie dajcie mi chwilę. Będzie to wyglądać... Będę wyglądać jak ludź. Myślę, że się to uda. No dobra, co już mam właściwie do stracenia? Nic. To jedziemy z czarnym. Zobaczymy, jak się dobuduje. Oj, ale się chyba nie dobuduje. O, widzicie? Miejsce, gdzie go dotykam. Aha. On się odkleja. No to było słabe. No nie, a miało być tak pięknie. No nie. Jak tylko go dotknę, zobaczcie, innym pędzlem, nawet bez żadnego produktu, to wszystko się osypuje i odkleja od powieki. To jest właśnie, już mi to mówi, że to jest ten typ cieni, które się do siebie nie kleją. Ale ja mam ochotę na czarny kącik i mi tutaj nic nie odwiedzi od tego. Tak dla porównania teraz nakładam czerni z mojej palety. No dobra, ta czerń mnie trochę rozczarowała z ich palety, no ale spokojnie, skończmy sobie makijaż. No dobra, pocieniowałam. Jest mniej więcej coś takiego. Tylko co mnie martwi, to fakt, że tutaj na środku, na tej zmarszce, na powiece, tam gdzie nakładałam ten przepiękny róż, on mi odpada właśnie na tej zmarszce. Na prawym oku nie, ale na lewym tak. Na pewno lepiej by wyglądał na... O Jezus, teraz już w ogóle zaczyna mi się wszystko odklejać. Nie, no dobra, słuchajcie, ja bym chciała, żeby ten makijaż dzisiaj wyglądał jakoś, więc nie pozwolę, żeby tutaj zaczęło mi się wszystko rozwalać na środek powieki przy pomocy tej bazy pod cieniem Pretty Vulgar. Nałożę jeszcze ten sam różowy cień. Najpierw dam odrobinę tej bazy i na to wklepię róż, żeby po prostu on był bardziej intensywny i żeby ktoś nie zbierał. O, no właśnie. Jest różnica drobna, nie? Taka malutka. No i tak to wygląda. Już biorąc pod uwagę moje największe starania, jak tylko się da. Zobaczcie, że tutaj prześwituje kompletnie skóra. No ta czerwień w ogóle kompletnie się zgubiła. Tutaj jest to samo. Tutaj był nałożony intensywny czerwony cień, którego w tym momencie już nie ma. I jakbym nie nałożyła tej czerni, to podejrzewam, że miałabym prześwity w skórze po prostu. W cieniach, że byłoby moją skórę widać. Ja jestem już zmęczona tymi cieniami. Wyciskam z nich co się da. One nie są proste we współpracy. Słuchajcie, zrobię dolną powiekę na szybko poza kadrem, bo no jestem już zmęczona, jestem cała już brudna, wszystko jest na pewno zafarbowane tymi cieniami. Zaraz jak się oddalę, to powiem Wam, co myślę na temat tych cieni. Teraz wracam. Coś takiego z tego wyszło i jak widzicie, na dole nałożyłam folię i to są te folie z Paese. I to jest najlepszy element dzisiejszego makijażu oczu i taki najmniej problematyczny i robiąc największe wow. No naprawdę przepiękny. To jest ten odcień Sapphire. No gdzie ty jesteś? Oczywiście ten przepiękny niebieski. No i zrobię, żeby uratować jeszcze tutaj tę sytuację najbardziej jak się da, zrobię kreskę wzdłuż linii rzęs i użyję eyelinera z Art Deco. To jest taki eyeliner też z pędzelkiem. On jest bardzo intensywny, czarny i w momencie jak już dotknięcie do skóry, to wiecie, to już sporo koloru zostawia.
No bo taki makijaż intensywny. Myślę, że się uratuje jeszcze właśnie przy tym eyelinerze. Będzie jeszcze lepiej wyglądał. A jak przykleję rzęsy, to już w ogóle będzie cacy. Normalnie moje podkręcone rzęsy nie przeszkadzają w narysowaniu kreski. Oczy skończone. Wy sobie nie zdajecie sprawy z tego, bo istnieje coś takiego jak edycja. Ale ja nad tymi oczami siedzę już ponad godzinę. To po prostu jest jedna wielka klapa. Może jakoś to wygląda, ale realizacja tego makijażu to była droga przez mękę. Okej, dobra, przechodzimy dalej, zaraz podsumuję wszystko. Skończmy tylko ten makijaż. No i jestem autentycznie zmęczona makijażem oczu. Ja się zmęczyłam go wykonując. Okej, bronzer, który nałożyłam już na twarz, pochodzi z palety The Balm Alternative Rock. I tutaj mamy bronzer, róż, oświetlacz oraz cienie do oczu. I już jej używałam, już ją testowałam, więc jakby nie pokazywałam jej teraz jako nowość. Ale ogólnie też fajna taka wyjazdowa, bardzo podstawowa paletka. No i właśnie ten bronzer wylądował na mojej twarzy. Już chciałam nakładać rozświetlacz, ale przypomniałam sobie, że mam jeszcze rozświetlacz, który dostałam w takiej kolekcji świątecznej bodajże. I to jest Pure albo Pure Cosmetics. Przepiękna paleta, zobaczcie jak to wygląda. To jest taki, ale wam pokazała mnie. Zobaczcie, jak to wygląda. To jest taka piękna, tak piękne okienko zasypane brokatem, a pod tym okienkiem kryją się, jak nie upuszczę, kryją się trzy rozświetlacze. No i właśnie potrzebuję czegoś, żeby podnieść na duchu, potrzebuję nałożyć tych rozświetlaczy. I ja sobie po prostu zmieszam wszystkie trzy. No i wiedziałam, że rozświetlacz mi poprawi humor. Pięknie to wygląda. Te rozświetlacze byłyby na pewno jeszcze bardziej wyraźne, gdybym nałożyła je jako pierwsze na skórę, ale że w pierwszej kolejności nałożyłam ten rozświetlacz, ten pudry oświetlający z Laury, no to już jakby trochę mniej się przyklejają do skóry, ale i tak przepięknie wygląda. I zostają mi jeszcze usta i tutaj mam matowe pomadki z Mulaka i choć kolor żadnej z nich nie pasuje mi w tym momencie do tego makijażu, to już po prostu jestem zrezygnowana, powiem szczerze, i mam ochotę przetestować te pomadki, bo ich jeszcze nigdy nie używałam, więc po prostu którąś taką najmniejsze zło wybiorę. No może nie ma takiej tragedii z tym kolorem. Dobra, słuchajcie, robię dalszy kadr i zrobimy sobie takie szybkie podsumowanie. No dobra, to tak wygląda skończony makijaż. Dajcie znać, jak się wam podoba. Jeżeli chodzi o podsumowanie, to zacznijmy od pomadki. To jest odcień Ask Me Please. Bardzo fajna pomadka. Pierwszy raz jej używałam, ale to jest taka formuła, która mi przypomina pomadki z Huda. Czyli jest bardzo lekka, delikatna konsystencja, bardzo szybko wysycha i jest też przynajmniej w tym momencie komfortowa i taka właściwie niewyczuwalna na ustach, także podoba mi się, myślę, że jeszcze będę ich używać. Jeżeli chodzi o oczy, to kompletnie mi się nie podobają, no kompletnie mi się nie podobają. Jeszcze zestawienie kolorów jest całkiem okej, bo wiecie, taki kontrastowy nawet może być ten makijaż, ale jakby praca z cieniami i to jak końcowo to wyszło, jak to jest porozcierane, a już nie mogłam, nic zrobić. Musiałabym po prostu zmyć ten makijaż i zacząć od zera. Po prostu już nic się nie dało zrobić. I pewnie i tak będziecie wyrozumiali i tak mi napiszecie, że wcale nie ma takiej tragedii. Ale jest, jest tragedia, bo ja wiem, jak to powinno wyglądać i jak to może wyglądać, a jak wygląda. Po prostu makijaż oczy mi się kompletnie nie podoba. I jeszcze rzęsy. Przetestowałam dzisiaj, przykleiłam też nowe rzęsy. To są z Blended Foaming, czyli ta sztuczna norka w modelu Velvety i też mi się kompletnie nie podoba. Krzywo wyglądają. Całe szczęście, że mam ten makijaż oczu, który jest kolorowy, więc on nie robi tak wyraźnego tła, bo gdybym miała beżowo-brązowe cienie, to widać byłoby, że kompletnie inaczej wyglądają na obu oczach. I też z drugiej strony dobrze, że te rzęsy są na tyle duże, że zasłaniają mi makijaż oczu, bo jakbym miała jakieś mniejsze rzęsy, które pokazują, no to by byłby dramat kompletny. Także tak w skrócie, jeżeli chodzi o makijaż oczu. Jeżeli chodzi tak konkretnie o paletki Ace Beauty, powiedzmy, no to wizualnie bardzo mi się podoba, jeżeli chodzi o jakość cieni. Nie skreślam ich, bo ja nie chcę tak też powiedzieć, że wiecie, nie, fuj, nie dotykajcie tego, bo pigmentacja jest super mocna.
i one są... Ja widzę potencjał w nich, ale trzeba podejść do pracy z tymi cieniami w pewien sposób, z pewnymi oczekiwaniami i wiedząc właśnie, czego można się spodziewać. Mianowicie, to są cienie bardzo mocno napigmentowane, bardzo delikatne, więc najmniejsze dotknięcie tego cienia w palecie sprawia, że on już się kruszy. I nakładamy te cienie, powiedziałabym, strategicznie, czyli już bez zamiaru jakiegoś większego budowania koloru jeden na drugi, bo to się nie powiedzie niestety, ale takiego finalnego, że wiem, że jak to położę tu, a to położę obok i doklepię na siebie jedno z drugim kolorem, będzie ok, to wtedy będzie ok. Ale jak będziemy chciały przetestować je jako takie kompletnie neutralne cienie, których jeszcze nie znamy i będziemy blendować kolor na kolorze, to one się niestety odklejają od powieki. No i potrzebują też mocnej bazy, takiej wiecie, właśnie takiej zastygającej, jak ten Glitter Primer z NYXa, z Too Faced albo z Pretty Vulgar. No to są takie, niestety te perły są tak jakby wilgotne, że one nałożone na suchy matowy cień nie przyklejają się w ogóle, więc one są, no nie chcę powiedzieć, że są złe, one, no bo nie są złe, one są po prostu specyficzne, przynajmniej takie jest moje pierwsze wrażenie. Natomiast dobrym akcentem tutaj makijażu oczu jest paleta z PSE, także PSE uratowało dzień. Jakby nie ta folia na dolnej powiece, to myślę, że to wyglądałoby 100 razy gorzej. Bardzo fajne. Użyłam tego niebieskiego i białego. Wydaje mi się, że to są dokładnie te same cienie, co są w pojedynczych opakowaniach, tylko właśnie tak kompleksowo, nie kompleksowo, kompaktowo umiejscowione w jednej palecie. Ja będę z niej jeszcze korzystać, na pewno jeszcze jedną sobie kupię do studia, żeby właśnie używać na modelkach, na metamorfozach, bo mi się to podoba. One są, wiecie, w mniejszej formie, mamy tutaj większą różnorodność, ta paleta mi się podoba bardzo. Co my tu jeszcze mamy? Mamy jeszcze paletę rozświetlaczy. Ja jestem jak najbardziej na tak. Ciężko jest zrobić złe rozświetlacze, bo ja widzę zastosowanie zarówno dla tych delikatnych, jak i dla tych mocnych. Te są raczej takie średnie, ale bardzo ładnie wyglądają i opakowanie cieszy oko. I się bardzo cieszę, że dzisiaj jednak postawiłam na bazę, którą znam, bo jakbym jeszcze miała jakiś, wiecie, nieudany podkład albo korektor pod oczami, no to bym chyba w trakcie nagrywania zrezygnowała, bo to już było za dużo. A w ten sposób przynajmniej pokazałam Wam, jak fajnie tutaj sobie spracować? What? Jak sobie ładnie wypracować cerę, używając tego podkładu Diora i pudrów z Laura Mercier, czy też z Laury. Jak mówię pojedynczą, jakby jeden człon tej nazwy, to mówię Laura, bo Laura, po prostu sama Laura mi nie pasuje. Jak jest Laura Mercier, to okej, okay, rozumiem, ale no Laura to już chyba lepiej brzmi. Także wiem, piszecie mi, że jak mówię Laura, to jest Laura. Wiem, o co chodzi, ale ja też mam swoje rozumowanie, wiadomo. Okej. Okay. Więc tak wygląda ten makijaż. Dajcie koniecznie znać, jak się Wam to widzi, jakie są Wasze odczucia takie z odległości komputera czy z telefonu, jak praca z tymi cieniami przebiegała. Oczywiście w opisie pod filmem znajdują się wszystkie informacje na temat kosmetyków, których dzisiaj używam i o których mówiłam. Tam jest pełna lista z nazwami oraz linkami, pod którymi możecie je znaleźć. Na dzisiaj to wszystko. Jeżeli się Wam ten filmik spodobał, proszę Was o zostawienie kciuka do góry. I przypominam jeszcze o możliwości subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco z nowymi filmami, a dwa filmiki tygodniowo zawsze się pojawiają. I choć dzisiejszy czat był takim trochę niewypałem, to mam nadzieję, że spędziliście ze mną miło czas. Dziękuję Wam za uwagę. I do zobaczenia następnym razem. Pa!